Państwa gmina była jedną z dwóch gmin, które ubiegały się o środki na przygotowanie inwestycji, która tak naprawdę w gminie, z tego co wiemy, jest bardzo potrzebna. Drugą gminą, która otrzymała dofinansowanie, jest miasto Świdnica. Także jesteście Państwo tak naprawdę w elitarnej grupie. To jest jeden z pierwszych projektów dofinansowanych ze środków unijnych poprzez aglomerację wałbrzyską. Rzeczywiście projekt, do którego wystartowaliśmy już rok temu. Przy czym projekt zakłada funkcję zaprojektuj i wybuduj, czyli te prace związane z projektowaniem mamy już za sobą. Od 2 tygodni dysponujemy pozwoleniem na budowę i ruszyły wreszcie prace. Mamy zamiar w tym nowym żłobku, żeby uczęszczało 50 dzieci grup żłobkowych. Będą to dzieci od 2 lat do 3 lat. Zbliżamy się do stanu surowego, otwartego. Jest prawie na ukończeniu. Składamy ostatni strop. No i myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni będziemy mieli już stan surowy, otwarty, zakończony. Muszę przyznać, że szczególnie mnie to cieszy, że jest to Żarowski wykonawca, który pierwszy raz realizuje dla gminy tak duży obiekt i pokazuje, że nie tylko, że potrafi, ale że jest to, no, nie przechwalając, ale niemal wzorcowa inwestycja. Znaczy, każdego dnia obserwujemy postęp. Miałam okazję jako pierwsza wejść już do niego i obejrzeć salę. Jestem na razie zachwycona i niech tak zostanie. Myślę, że kiedy będzie otwarcie, dopiero wszyscy Państwo będziecie mieli możliwość zobaczenia pięknego żłobka we wnętrzu. Budujemy coś, na co czekają. Na co czekają nasi mieszkańcy, ci mali, duzi, najwięksi, najstarsi, najmniejsi, najmłodsi. Także myślę, że i potrzebna inwestycja i za chwilę będzie służyła ludziom.